Do widzenia. Do zobaczenia. Agata. Marek. Od dawna się spotykacie? To nie jest moje. Pracujemy razem. Ja znam Marka od 10 lat. Jeszcze nigdy nie widziałam, żeby kogoś tak uwielbił jak ciebie. Po prostu bądź fair. Jestem. To dobrze, bądź. Musimy popracować. My? My to znaczy kto? Niewiarygodne jest to, że siedzę na dachu. Zmęca nas przybyś, która mówi ludzkim głosem. Może dodaj jeszcze, że to ja jestem ten zły, że nigdy ci nie pomogłem i że zawsze wobec ciebie byłem nielojalny. Tego nie powiedziałam. Nie zauważyłeś, że lepiej nam wychodzi, kiedy działamy osobno, nie wchodzimy sobie w drogę? Zastanawiam się, czy twój udział w sprawie może stanowić zagrożenie. Zrezygnuję z tej sprawy wtedy, kiedy uznam sama osobiście, że powinna. I na pewno osobą, która o tym decyduje, nie jesteś ty, jasne? Nie przyłaś tutaj, żeby się ze mną zaprzyjaźnić. Nie, no ciebie naprawdę pogięło. Może mnie pogięło, ale przynajmniej jestem szczera, nie jestem fałszywa tak jak ty. Ja jestem fałszywa, tak? Znalazł się. Powiedz mi, jak to jest być takim bufonem? A jak to jest być taką wariatką? Jeżeli chodzi o wczoraj. Jakie wczoraj? Nie było żadnego wczoraj. Jak kocham babuczek. Maria prowadzi sprawę Słowackiego. Nie może nie wiedziałeś. Jestem tym facetem. Wiesz, jaki ty masz problem? Wcale nie chodzi o to, że on cię okradł czy oszukał, tylko chodzi po prostu o to, że on prawdopodobnie jako jedyny wyłamał się z szeregu i nie stał przed tobą na baczność i nie czekał, żeby robić to, co ty mu każesz. Uważam, że to fajne, że kogoś masz. Ja też myślę, że fajnie jest kogoś mieć. Naprawdę nie wiem, co ta dziewczyna w sobie ma, że przyciąga do wszystkie typy spod ciemnej gwiazdy. Jesteś wyjątkowo tolerancyjny. Wiesz po prostu, że ci na niej zależy. Uważaj na siebie. Czy ty mi wierzysz? Czy ty wierzysz, że ja nic nie zrobiłam złego? Wiesz, ciekawe ci, gdybym poległ jako adwokat, czy dalej chciałabyś ze mną być? Może trzeba zadać inne pytanie. Czy ty byłbyś ze mną, gdyby Agata cię chciała? Słucham? Czy wróciłbyś do mnie, gdyby wtedy tamtej nocy w drzwiach stanęła Agata? A stanęła? Tak, stanęła. Agata, chociaż raz. Raz jeden umówiliśmy się za serce. Powiedz mi, że nie wrócę. Agata, masz dyscyplinarkę. Po rozpoznaniu sprawy przeciwko adwokat Agacie Przybysz uznaje winę i nakazuje skreślenie jej z listy adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej. Nie wyglądała na nieszczęśliwą. Thank you.
dowody, że jeden z adwokatów orzekających w sprawie Agaty został przekupiony. Nie chcę składać apelacji. No to chyba trochę za późno. Właśnie złożyłem wniosek do Overa. Wyraźnie powiedziałam, że nie chcę. Ale jestem zrównoważona psychicznie i wolałabym sama decydować o moim życiu. Jeżeli pozwolisz. Przypominam sobie, żebym cię prosiła o pomoc. Bo nie musiałaś, od tego ma się przyjaciół. Sąd dyscyplinarny po rozpatrzeniu sprawy pani Agaty Przybysz uniewinnia obwinioną od stawianych jej zarzutów. Pewnie ty jako idealna córka zamieszkałabyś. Uważaj, bo zanim na cokolwiek się zdecydujesz, to będziesz starszy niż te twoje demy. A może zajmie się swoim życiem? Chyba rzeczywiście powinna. Trzymaj się. No Marek mówi, że cholernie dużo pracujesz, że w ogóle nie sobie. Podejrzany zbieg okoliczności w sprawie, którą prowadzę, w tle jest Prospektrum i Hubert. Marek, moja klientka, została wyrobiona w morderstwo. Ja już nie wiem, czy to chodzi tylko o twoją klientkę, czy może naszego Huberta. A ten Marek to tak codziennie do ciebie przychodzi? To taką mam propozycję, żadnych tajemnic więcej. To naprawdę nie ręczę za siebie. Boisz się, że ją stracisz? Jesteś zazdrosny? Czy tak się troszczysz? Nie chcę patrzeć, jak znowu mówimy się. Bo faktycznie lepiej będzie, jak zrobimy sobie proszę. Nie zamierzam zaglądać wam do łóżka, ale jeśli wasza prywata rozpieprza kancelarię, to jest już moje łóżko. Czasami nawet najlepsze rzeczy się rozpieprzają. Powiedziałam ci wszystkiego. Hubert. Tak. No to... Do zobaczenia.